Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry, panie rzeczniku, witam. W okolicach Krynek i Białowieży dwie co najmniej kilkudziesięcioosobowe grupy migrantów przedostały się do Polski. Tak wczoraj Radio Białystok poinformowało wieczorem, powołując się na Straż Graniczną. Jak ta sytuacja tam, panie rzeczniku, wygląda? Rzeczywiście doszło do próby masowego, grupowego wkroczenia na teren Polski. To nie odbiegało od tego, co widzieliśmy w ostatnich dniach. Straż Graniczna dobrze zabezpieczyła tę próbę, to wejście. Ona została udaremniona. Część osób została namierzona już na terenie Polski, ale wszystko odbyło się. Próba do końca udaremniona nie została, bo rozumiem, że weszły te osoby, tak? Próba przedarcia się przez samą linię graniczną była częściowo skuteczna, ale to, jak mówię, taktyka naszej strony też polega na tym, żeby wyłapywać te osoby nie tuż przy samej linii granicznej, ale również dalej. Stąd te taktyki obliczone są na wyłapywanie też tych, którym uda się przekroczyć te pierwsze metry polskiej ziemi. Cała próba wejścia grupowego została zatrzymana i to, z czym mieliśmy do czynienia, no nie odbiega od tego, o czym już wielokrotnie informowaliśmy. Panie rzeczniku, a w okolicy Kuźnicy wczoraj, czy wcześniej już nawet tam zgrupowało się około 3-4 tysięcy osób, jak informowaliście. Cały czas ta sytuacja tam wygląda podobnie? Te osoby są tam w pobliżu tego przejścia granicznego? Ta sytuacja wygląda i podobnie, i jest dynamiczna. Z jednej strony mamy do czynienia z pewnymi obozowiskami, które zostały tam zbudowane przez część migrantów. Wiemy, że część migrantów została podzielona na inne grupy. Zakładamy, że te grupy będą służyły rozciąganiu tej sytuacji kryzysowej wzdłuż linii granicy. Wiemy również i spodziewamy się kolejnego napływu grup, które są szykowane w Mińsku po to, żeby właśnie pojechać dalej na zachód. No, spodziewamy się, że w najbliższych dniach czy wręcz godzinach ta grupa migrantów będzie coraz większa. Mamy do czynienia ze zdecydowaną eskalacją problemu, ze zdecydowanie większymi wyzwaniami w ostatnich dniach. A to jak wielu jest teraz migrantów w Mińsku czy na Białorusi, tych, którzy mogą zostać przewiezieni na granicę? To są jakie liczby? Kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy? Tutaj szacunki oczywiście są dosyć trudne i trzeba je traktować umownie, ale my szacujemy, że na Białorusi w tej chwili przebywa w okolicach od 10 nawet do 15 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich miesiącach trafili przez lotnisko mińskie na teren Białorusi. Spodziewacie się, z waszej wiedzy wynika, że wszyscy wkrótce, czy większość z nich będzie już właśnie na granicy i w takich, nie wiem, kilkusetosobowych grupach będą próbowali przekroczyć te granice w różnych punktach? To jest taki najbardziej przewidywalny scenariusz? Spodziewamy się, że jedną z taktyk może być podzielenie tych migrantów na różne grupy po to, żeby organizować próby masowego wejścia na polskie terytorium w różnych miejscach. Natomiast pamiętajmy, że ten kryzys, zakładamy, że jest obliczony na wiele miesięcy nawet, więc to nie będzie tak, że nagle wszystkich migrantów Białorusi będzie się opłacało wypchnąć na zachód. Musimy też pamiętać, że część tych grup migrantów jest i będzie prawdopodobnie prowadzona w kierunku Litwy. To jest też ten szlak, który lada chwila i w każdym momencie Łukaszenka może znowu otworzyć. Panie rzeczniku, wiele tygodni temu już mówił pan o planowanych akcjach informacyjnych polskich dyplomatów w tych krajach, z których pochodzą najczęściej imigranci. No, to Irak przede wszystkim chyba cały czas jest ten kierunek najbardziej popularny. No i mieli dyplomaci nasi przekonywać do tego, że no Białorusini, białoruskie biura podróży oszukują, że to nie jest wcale taki otwarty, łatwy szlak i prosta droga do Niemiec. Coś się działo, dzieje, jeżeli chodzi o te kampanie informacyjne, jak to wygląda? Ta aktywność jest prowadzona, to jest głównie zadanie dyplomacji i miejscowej ambasady. Taka kampania informacyjna jest prowadzona i za pośrednictwem oficjalnych mediów popularnych w Iraku przede wszystkim. Jakieś spoty zostały wykupione? Informacyjne, jak to, nie mam wiedzy dokładnie na temat spotów. Wiemy, że jest
jest prowadzona współpraca z mediami w Iraku, z osobami wpływowymi. Mówię o jakby tych opiniotwórczych osobach i postaciach, które w Iraku funkcjonują. Wiemy oczywiście, że jest prowadzona dialog na już kanałami oficjalnymi, dyplomatycznymi. To wszystko jest prowadzone po to, żeby uzmysłowić Irakijczykom, głównie ludziom, którzy są mamieni pewnymi obietnicami, że na Białoruś nie opłaca się jechać. A rząd próbuje wpływać też na treści w mediach społecznościowych? No bo to tam przede wszystkim wymieniane są informacje w tej sprawie, czy na przykład z największym portalem, serwisem społecznościowym, Facebookiem, jest tutaj jakiś kontakt i skuteczne próby? Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami Facebooka. Wiemy, że szlak migracyjny jest w pewien sposób i napędzany, i zarządzany przez grupy, które tworzą się między innymi oczywiście na Facebooku. W ostatnich tygodniach udało się kilka takich grup namierzyć i zablokować dzięki współpracy z zarządem Facebooka, ale no, to jest zadanie oczywiście bieżące i wciąż aktualne. Ale to jest deklaracja władz Facebooka właśnie, że w tej sprawie, nie wiem, uznaje argumenty strony polskiej? I... Jest deklaracja otwartości władz Facebooka związanej z tymi koniecznościami związanymi z blokowaniem tych stron. Mieliśmy też poparcie ambasady amerykańskiej w Polsce w tej sprawie, także tutaj jakby zrozumienie tego, z czym się mierzymy, jest i jest wola współpracy i ta współpraca jest kontynuowana. To tak technicznie jak to wygląda? To polskie służby namierzają te fora, grupy facebookowe i dają sygnał już administratorom, żeby je usuwali, blokowali? Polska strona jest zobligowana do tego, żeby namierzyć, zidentyfikować te grupy, które są wykorzystywane, no i zebrać odpowiedni dowodowy materiał, który jest przedstawiany odpowiednim osobom z Facebooka i one już podejmują działania o charakterze technicznym. Panie rzeczniku, w ostatnich tygodniach, miesiącach mówiliście o wielu prowokacjach na wschodniej granicy, czy przy tych masowych próbach przekroczenia, jak ta, którą przedwczoraj przede wszystkim obserwowaliśmy, to dużo łatwiej jest o prowokację. Czy myśli pan, że to jest też jeden z celów właśnie takie masowe próby wtargnięcia, żeby mogło dojść wtedy do czegoś faktycznie niebezpiecznego, żeby te wydarzenia mogły się potoczyć w takim wygodnym dla białoruskiej strony kierunku? Te prowokacje to codzienność. Oczywiście ta sytuacja masowej obecności migrantów po drugiej stronie, próby masowego wdarcia się przez linię graniczną, to są czynniki sprzyjające jakby prowokacjom i sprawiające, że te prowokacje stają się dużo groźniejsze niż w innych sytuacjach. My jesteśmy również świadomi, że część tych prowokacji jest po to robiona, żeby później sprzedawać reakcję polską w mediach propagandowych, żeby tworzyć też tę narrację w wojnie informacyjnej, którą przy tej okazji widzimy. To może łatwiej było polskiemu rządowi, gdyby tam na miejscu były też polskie media, a nie tylko po drugiej stronie granicy rosyjskie i białoruskie. Tutaj rząd podjął decyzję, że priorytetem w tej chwili jest kwestia zabezpieczenia polskiej granicy i jakby bezpieczeństwa operowania polskich funkcjonariuszy, żołnierzy na tym pasie wąskim, przygranicznym. Stan wyjątkowy to jasne reguły nałożył na ten pas przygraniczny. W tej chwili wydaje się, że to była słuszna decyzja, bowiem naprawdę sytuacja na tym pograniczu staje się coraz bardziej niebezpieczna. No to jeżeli, panie rzeczniku, staje się coraz bardziej niebezpieczna, a stan wyjątkowy za 20 dni się kończy, rozumiem, że tak z punktu widzenia prawnego czysto możliwe jest wprowadzenie kolejnego stanu wyjątkowego i nie można tego wykluczyć. Nie jestem prawnikiem, więc trudno mi tutaj przesądzać. Wydaje mi się, że na pewno trwają jakieś analizy, co dalej w rządzie. Nie słyszałem, żeby jakieś decyzje zapadły w tej sprawie. Na pewno mamy do czynienia z sytuacją, która wymaga specjalnych środków, ale jak one zostaną wprowadzone i w jaki sposób one będą wyglądały po zakończeniu stanu wyjątkowego, nie umiem w tej chwili. Panie rzeczniku, mówił minister Mariusz Kamiński, że jest około 10 przedsiębiorstw, które mogą otrzymać zlecenie na budowę zapory na granicy. Czy wiadomo już, kiedy to przedsiębiorstwo może być wybrane, albo przedsiębiorstwo, bo to niewykluczone, że nie jedno będzie tę zaporę budowało. Jak tutaj wygląda harmonogram przygotowania się do tej inwestycji? Panie redaktorze, tutaj pytaniem najwłaściwszym adresatem tych pytań będzie MSWiA i przede wszystkim pełnomocnik, który jest odpowiedzialny za tę budowę. Nie znam tak szczegółowych planów
jego poczekają. To jeszcze jedna sprawa w takim razie, panie rzeczniku. Jutro Marsz Niepodległości, upaństwowiony, tak częściowo przynajmniej Marsz Niepodległości, bo i tak technicznie organizowało będzie wszystko Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i też zabezpieczała będzie wydarzenie Straż Marszu, ale oczywiście też państwowe służby. Czy w tej sytuacji, kiedy no chociażby specjaliści od kontrolowania tłumu, emocji tłumu są, jak można się domyślać, na granicy. Jeden z polityków rządu też mi wczoraj mówił, że tak faktycznie jest. To jest wydarzenie podwyższonego ryzyka, tym bardziej, że no, służby, które wyspecjalizowane są w takich właśnie operacjach, no, nie będą jutro w Warszawie. Oczywiście no, sytuacja na granicy z Białorusią wiąże nasze siły i środki, jak to się mówi w żargonie służb mundurowych, natomiast no, sytuacja związana z zabezpieczeniem marszu w Warszawie na pewno zostanie potraktowana z pełną odpowiedzialnością i poważnie. Wiem, że policja ma siły już dedykowane do tego, żeby zabezpieczyć pochód w Warszawie. Mam nadzieję, że to uda się zrobić, to święto nasze niepodległości, bez żadnych incydentów i prowokacji, ale oczywiście no, bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Wiemy, że sytuacja jest napięta i jest celowo eskalowana przez naszych sąsiadów ze wschodu. Ale chodzi o to, czy uda się to pogodzić. Na pewno funkcjonariusze na wschodzie i zabezpieczenie wystarczające marszu. Policja dysponuje jeszcze wystarczającymi siłami, żeby zabezpieczyć oba miejsca. A mówił to Stanisław Żarny, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Bardzo panu rzecznikowi dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia. Państwu dziękuję za uwagę. Również miłego dnia życzę i udanego jutro świętowania. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam już państwa na super raport i spotkanie z Kamilą Biedrzycką. Dzień dobry Państwu. W środę to jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Za chwilę Państwa gościem Marek Biernacki z Koalicji Polskiej, były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, były koordynator służb specjalnych. Będziemy oczywiście rozmawiać o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy i o wczorajszym specjalnym posiedzeniu Sejmu, na którym przedstawiciele rządu informowali o kryzysie, z którym bez wątpienia mamy do czynienia na granicy właśnie. Pojawia się pytanie, co po 30 listopada, bo do 30 listopada właśnie będzie obowiązywał na terenie przygranicznym stan wyjątkowy. Rząd nie udzielił żadnych informacji w tej sprawie, nie zdradził żadnych szczegółów co do planu dotyczącego co po 30 listopada właśnie. Zgodnie z konstytucją stanu wyjątkowego nie da się przedłużyć po raz kolejny. Pytanie więc, jaki rząd ma pomysł na to, aby zapanować nad sytuacją na granicy, a rzeczywiście ona jest bardzo trudna, dlatego że fragment granicy został sforsowany w okolicach Krynek i Białowieży. Co najmniej kilkudziesięcioosobowe grupy cudzoziemców właśnie miały forsować ogrodzenia. W sumie pierwsze dane mówią o 260 osobach. Wszyscy mieli zostać zatrzymane przez polskie służby. Niezależni białoruscy blogerzy, bo tylko na takich można liczyć w tej sytuacji, powołując się na swoich informatorów, donoszą z kolei o formującej się drugiej, bardzo dużej grupie migrantów, która dzisiaj rano ma ruszyć, czy miała już ruszyć na granicę z Polską. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz mówi o cynizmie Łukaszenki i o tym, że nie należy wykluczać, że zima i te warunki pogodowe, które nas czekają, zachęci Łukaszenkę i jego reżim do eskalacji tej sytuacji. Oczywiście różne są scenariusze dotyczące tego, jak ona będzie mogła przebiegać, jak ona będzie przebiegać. Na ten temat z naszym gościem porozmawiamy i oczywiście ocenimy także wczorajszą informację premiera Mateusza Morawieckiego, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka czy szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Opozycja suchej nitki nie zostawiła na tych informacjach udzielonych wczoraj, a właściwie braku konkretnych informacji. Niczego nowego się nie dowiedzieliśmy. Słyszymy zarówno od polityków opozycji, jak i od ekspertów, obserwatorów. To było takie bardzo ogólne mówienie o sytuacji, ale żadnych szczegółów tak naprawdę premier Morawiecki nie zdradził. Mówił także o chorobie byłego premiera, obecnego prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego. W ten sposób Morawiecki tłumaczył wczorajszą nieobecność Kaczyńskiego na tym specjalnym posiedzeniu Sejmu. Tutaj szczegółów też nie znamy. Z kolei Mariusz Kamiński apelował, by nie wykorzystywać sytuacji do celów politycznych. To bardzo interesujące w wiadomym kontekście. Przestańmy się oglądać na słupki poparcia dla partii, apelował szef MSWiA, co wzbudziło ogólną wesołość na sali plenarnej.
Mateusz Morawiecki dodawał, że ostatni atak Łukaszenki, który jest wykonawcą, ale ma swojego mocodawcę, a ten mocodawca jest w Moskwie. To prezydent Putin pokazuje determinację, realizację tego scenariusza odbudowy Imperium Rosyjskiego, któremu my Polacy musimy się z całą mocą przeciwstawić. Pytanie tylko, dlaczego do tej pory na przykład nie został wydalony ambasador Białorusi z terenu Polski? Pojawiają się także szeregi innych wątpliwości. Te będziemy dzisiaj w programie próbowali rozwiewać. Po godzinie 9.30 państwa gościem dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Oczywiście będziemy także mówić o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, ale w szerszym kontekście, w kontekście międzynarodowym, bo wiemy, że umiędzynarodowienia całej tej sytuacji domaga się właśnie opozycja. O konieczności umiędzynarodowienia tej sytuacji mówią eksperci, mówią o zaangażowaniu Frontexu, o większym zaangażowaniu Unii Europejskiej. Donald Tusk wspomina nawet o uruchomieniu czwartego aktu NATO, dlatego że w obecnej sytuacji, kiedy jest zagrożenie już jakąś taką fizyczną napaścią ze strony Białorusinów, no to to jest właśnie moment na to, żeby sprawy związane z artykułem 4 Traktatu Północnoatlantyckiego zacząć wprowadzać w życie. Więc na ten temat z dr Małgorzatą Bonikowską, ale także o samej Unii Europejskiej, o kłopotach polskiego rządu, o karach, które w dalszym ciągu każdego dnia są naliczane i o totalnej porażce Zbigniewa Ziobry, jeżeli chodzi o europejskie trybunały i no, tą pseudoreformę wymiaru sprawiedliwości. O tym także rozmawiać będziemy. Także zapraszam państwa. Przypominam, za chwilę Marek Biernacki, po godzinie 9.30 dr Małgorzata Bonikowska. Teraz już zapraszam Janka Złotorowicza, zastępca redaktora naczelnego Super Expressu. Dzień dobry. Kamilo, dzień dobry państwu. I co, my też o granicy, no bo to no właściwie tak, najistotniejszy temat dzisiaj. Ciężko o tym nie opowiadać, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, ale i nie tylko na naszej granicy, bo my też dużo dziś piszemy w gazecie o tym, co dzieje się w samym Mińsku, bo skontaktował pan Paweł Chudok, mieszkaniec Mińska, z którym udało nam się skontaktować, opowiada o sytuacji, jaka tam na miejscu. Ja zresztą trochę tobie państwu o tym wczoraj opowiadałem, że już ta grupa, już kilku tysięcy osób na naszej granicy, to wcześniej to byli ludzie, którzy koczowali w centrum Mińska, zostali teraz odesłani na naszą granicę, ale to nie znaczy, że Mińsk jest teraz pusty, wręcz przeciwnie. Cały czas przyjeżdżają nowi. Do Polski zmierzają kolejne, jeszcze większe fale migrantów, opowiada nam pan Paweł. Migracja, on zresztą no, mieszkał w Polsce, działa tam w różnych organizacjach społecznych, więc no, sam się też jakby zainteresował sytuacją, opowiadał nam dużo na ten temat. Migracja z Iraku, Afganistanu, Iranu, a nawet Somalii trwa już od maja. Centrum Mińska zajęte jest przez koczujących egzotycznych przybyszów. Siedzą na skwerach, w restauracjach i kawiarniach, z większość z nich nie stać nas hotele, więc śpią, gdzie popadnie. Trudno w to uwierzyć, ale ostatnio nie ma w centrum policji Mińska, co dla, w ogóle dla Białorusinów bardzo jest dziwne. Szokująco stać, a nagle cisza przed burzą. Nagle może zniknęli. Migranci są więc, jak opowiada, bezkarni. Bez skrępowania piją wódkę. Większość z nich ma z alkoholem pierwszy raz do czynienia, bo przyjechali z krajów no, mocno muzułmańskich, więc no, dochodzi tam też na tych ulicach jakichś ekscesów. Nikt tym ludziom nie pomaga, nikt się nimi nie zajmuje, a jak już ich desperacja sięga zenitu, no to wtedy są właśnie wysyłani na naszą granicę. Więc trzeba pamiętać, że ci ludzie już wysyłani na naszą granicę, bo też dużo się w Polsce mówi o tym, że nie wpuścimy uchodźców, ataki na uchodźców, krytyka uchodźców. Trzeba pamiętać, że to nie ci ludzie są dla nas wrogami, to nie ci ludzie są dla nas problemem. Problemem jest człowiek, dwóch mężczyzn, którzy ich do nas wysyłają. No tak jak mówiłaś, są to Łukaszenko i jest to Putin. I jak opowiada pan Paweł, no szykują się kolejne. No i też wszyscy oni mówią, Polska ma być tylko tranzytem. Wszyscy chcą iść. Zresztą on mówił, że on nawiązał kontakt z wieloma z tych ludzi, rozmawiał z nimi, chodził, pytał się, skąd przybywają, dokąd chcą się dostać. Większość z nich wskazuje dokładnie ten sam kierunek. Niemcy. Berlin i jeszcze raz Berlin. To nie jest tak, że ci ludzie szturmują naszą granicę, bo wszyscy chcą się osiedlić w Polsce. Tym bardziej dziwi brak chęci rządu do takiego umiędzynarodowienia, jak to już się mówi, tej sprawy. Bo czy wydaje się, faktycznie to nie wydaje jest tylko granica Polski, to jest granica strefy Schengen, to jest granica Unii Europejskiej. To nie jest walka, znaczy, póki co, i tu też właśnie rozmawiamy też na ten temat dzisiaj z generałem Koziejem w Super Expressie. Walczak z nim rozmawiał. On też właśnie zwrócił na to uwagę, że to póki co to jest rozgrywane jako konflikt na linii Warszawa-Mińsk.
A po jego zdaniem powinno się dążyć właśnie do umiędzynarodowienia. Unia Europejska i NATO. Unia Europejska i NATO, dlatego że póki to będzie starcie na linii Białoruś-Warszawa, tym prościej będzie białoruskiej stronie eskalować ten konflikt. No tym bardziej, jeżeli chodzi o sankcje wobec reżimu Łukaszenki, eskalować, prawda? Bo to jest kolejny kamyczek do ogródka. Natomiast wychodzi na to, że sytuacja, nawet bez względu na to, jak polski rząd planuje rozegrać to, jak zamierza się zachować, to sama Unia Europejska może wręcz zostać zmuszona przez, bo też, to też nie jest, pamiętajmy, to też nie jest do końca tak, że Unia Europejska nic nie robi, bo rząd się obraził na Unię i nie ma zamiaru z Unią rozmawiać. Unii jest bardzo wygodnie też i wielu europejskim stolicom jest bardzo wygodnie udawać, że to jest problem na linii właśnie Warszawa, Mińsk, no bo nie trzeba się w to angażować, nie trzeba się tym przejmować, ale wiele wskazuje na to, że Unia zostanie wręcz zmuszona do tego, żeby się sprawą zająć. Generał Kozieł opowiada właśnie, że już teraz, no właśnie, w nawiązaniu do tego, co pan Paweł nam opowiadał, więcej ludzi spychanych tam, polski rząd, polskie władze, polskie wojsko stoi tam na tej granicy, straż graniczna stoi na tej granicy, policja, wojsko, no wszystkie możliwe służby, jakie tylko możemy, jej bronią, więc raczej nie dojdzie do przełamania, raczej się nie przedrą, natomiast no też nie wrócą. Białoruś z drugiej strony jest taki sam mur służb białoruskich, jeszcze tam naprawdę brutalnych, naprawdę okrutnych, naprawdę okropnych, które nie pozwolą też tym ludziom wrócić do Białorusi. Idzie zima, no nie zostaną w lesie. Już teraz słychać głosy, że część tych grup jest kierowana na granicę z Litwą, więc już widać, że sam Łukaszenka sam siebie postanowił pójść na zwarcie z całą Unią. Bo póki to jest problem na granicy polskiej, można udawać jeszcze również w Brukseli, w Berlinie, w Paryżu, czy gdziekolwiek indziej, że to jest problem na polskiej granicy. Ale tak, przewodnicząca Komisji Europejskiej już mówiła o tym, że trzeba ostatecznie zatwierdzić rozszerzone sankcje wobec reżimu Łukaszenki. Ale też dlatego generał Kozieł zwraca uwagę właśnie na to, że warto też zaangażować tę sprawę NATO. Rozpoznanie naziemne NATO bardzo pomogłoby też przy kontrolowaniu sytuacji już teraz nie tylko na naszej granicy, ale również i na granicy Litwy z Białorusią. Do znudzenia będę powtarzać, że tutaj wiele pytań jeszcze jest bez odpowiedzi. Na przykład dlaczego ambasador Białorusi po takiej akcji nie został jeszcze z Polski wydalony? Dlaczego nadal pozwalamy latać do Polski linią, które przewożą masowo uchodźców? Mówiąc krótko, spiskowa teoria dziejów mówi, że rządowi wcale być może nie zależy na rozwiązaniu tego konfliktu. O tym dziś na pewno będziemy rozmawiać. Teraz sprawa trzecia. Jutro święto niepodległości. Miejmy nadzieję, że będzie świętem, a nie kolejną okazją do podpalania mieszkań i rozrób. Wydaje mi się, że powinno być świętem, bo w sytuacji, w której no, rząd... Charakter państwowy Marsz Niepodległości będzie raczej rządowi nie będzie... Ale rząd się robi alternatywne obchody. Znaczy ma charakter państwowy Marsz Niepodległości, ale PiS-owców ale tym tam samym nie będzie. Też raczej, ciekawe czemu. Ale tym samym będzie raczej pilnowany, żeby się nie wymknąć. Chroniony, ale też raczej się nie Pytanie, powinien wymknąć. Pilnowany. Więc ja bym nie podejrzewał, żeby miało dojść do jakichś spektakularnych zamieszek, podpalania jakichś ambasad, czy tego, co znamy sprzed kilku już lat. Natomiast generalnie, jak mawia nasz redakcyjny kolega, będzie się działo. I my też dzisiaj podpowiadamy, wiem, że nie wszyscy z Państwa mieszkają, żyją w Warszawie, ale nawet myślę, że każdy z Was może być zainteresowany tym, co się jutro będzie w stolicy naszego kraju działo. A tych wszystkich, którzy się pogubili, mamy dzisiaj w dodatku warszawskim wielką mapę, bo 27 różnych demonstracji jutro w Warszawie się odbędzie. Mniejszych, większych, no szczególnie te dwa przemarsze, które pójdą tą samą trasą. I tu może być problem i zobaczymy, jak to się rozwinie, gdzie będzie więcej ludzi, jak to będzie, no cała Warszawa się zbiera. Myśmy już też pisali wcześniej, że akurat tam trwa w centrum wielki remont. Jeszcze parę dni temu na trasie tych przemarszów zalegały całe sterty kostki brukowej. Już jej nie ma. Dzisiaj centrum jest absolutnie sparaliżowane, wszędzie stoi policja, z dzieckiem do szkoły nie mogłam dojechać, więc to jest w ogóle niebywała historia. Szkoda, no bo odbędzie się też wiele takich, będzie można, otwarty znowu będzie dom Piłsudskiego, gdzie można pojechać zwiedzać. Szkoda, że to tak musi wyglądać nasze narodowe nie święto. Nie dajmy się, mówiąc krótko, my świętujemy w sposób piękny i godny, tak jak ta rocznica na to zasługuje po prostu. Tak, ale oczywiście będziemy się przyglądać temu, co dzieje się w Warszawie, także w kontekście Marszu Niepodległości. Janku, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpoczywaj. No, mam zamiar. Tyle, ile będziesz mógł, rzecz zdołam. Jasna. Tak. Widzimy się w poniedziałek, bo przypomnę Państwu, że ani jutro, ani w piątek super raportu nie będzie. Widzimy Święto. Się w poniedziałek. Tak. Proszę świętować, miło, przyjemnie wspomnieć jakoś tę walkę Polski, odzyskanie niepodległości. I proszę pamiętać, że nam kiedyś też pomagano. I jak wiele się nam udało.
przez te 103 lata zbudować tak w tym kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego Super Expressu. Już za chwilę rozmowa z Markiem Biernackim. Oczywiście, nie zaskoczę Państwa, zaczniemy od kłopotów na granicy polsko-białoruskiej. Gościem Ekspresu Biedrzyckiej dzisiaj Marek Biernacki, Koalicja Polska, były szef MSWiA i były koordynator służb specjalnych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu. Panie pośle, pan wczoraj uczestniczył w tym specjalnym posiedzeniu Sejmu. Informacja premiera, informacja ministrów. Czy czegoś nowego i czegoś wartościowego dowiedział się pan o tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy? Wydaje mi się, że wczorajsze posiedzenie, oprócz tej znikomej dozy informacji, miało jednak bardzo ważne znaczenie, ponieważ zmieniło optykę rządu na temat kryzysu, który jest na granicy z Białorusią. Jak dotąd rząd cały czas prezentował, że jest to wielka fala migracyjna, że wszystkiemu winni są emigranci z Bliskiego Wschodu, Dalekiego Wschodu i to oni są sprawcami tego wszystkiego zła, co dzieje się na polskiej granicy. Po raz pierwszy wczoraj bardzo wyraźnie wreszcie określono, że to nie migranci są tylko narzędziem w ręku Łukaszenki, autokraty z Białorusi. I też rząd wskazywał, że za Łukaszenką stoi Moskwa, która rozgrywa swoje własne cele. I to jest chyba ten bardzo istotny element, że wskazano też, że ten kryzys jest kryzysem politycznym. To zresztą, co mówiliśmy od dawna. Fachowcy, mój klub mówi, że to jest kryzys polityczny. Należy go nazywać metodami politycznymi. Wszelkie zabezpieczenia są istotne. Takie zabezpieczenia jak budowanie bariery, ale bariery elektronicznej. Ale one kryzysu nie rozwiążą. Kryzys może być rozwiązany drogą polityczną. I to jest cała paleta środków, na których należy działać. Dlatego też od początku mówiliśmy, że należy kryzys umiędzynarodowić, wprowadzić Frontex, wprowadzić dziennikarzy, przede wszystkim możliwość komentarzy polskich dziennikarzy na granicy poprzez akredytację, bo wtedy mamy ten obraz pełny i też Europa ma ten obraz pełny, co się dzieje na polskiej granicy. I ten jakiś przełom chyba w tej sposobie myślenia rządu powstał po tych 3 miesiącach i to jest istotne, że dostrzeżono, że to nie jest, że to nie ten zły emigrant jest sprawcą tego bałaganu, tylko Łukaszenka. Migranci są tylko narzędziem, który bardzo cynicznie wykorzystuje i pod względem finansowym, o czym nie mówiono wczoraj podczas debaty, i to uważam, że to jest też poważny błąd i brak tej debaty pod względem informacyjnym, bo posłom się należała większa informacja na temat intencji działania też Łukaszenki, a z drugiej strony jest to też budowanie tego zamętu i utrzymywania, ja uważam, że utrzymywania Łukaszenki przy władzy w Białorusi. Ten kryzys temu też ma służyć. No dobrze, panie ministrze, tylko o tym, że to jest sprawa Łukaszenki, że to jest z jego inicjatywy cała ta sytuacja i że za Łukaszenką stoi Putin, no to wiadomo było od początku, więc ja nie widzę tego przełomu w myśleniu rządu, dlatego że rząd to powtarzał od bardzo, bardzo dawna. Pytanie tylko, nie, rząd, pytanie tylko panie... Tak, proszę.
Pani redaktor, nie zgodzę się, bo cały czas przypominam konferencję Mariusza Kamińskiego i pana ministra Kamińskiego i pana Błaszczaka, ministra Błaszczaka, to byli migranci winni. Nigdzie nie padało, że jest to winien Łukaszenka. To my mówiliśmy o wojnie hybrydowej, oni mówili, że tak, to jest wojna hybrydowa, panie ministrze, ale są bo to była, migranci. Bo to była gra na użytek wewnętrzny, to chodziło o to, żeby zohydzić migrantów, no żeby nastawić społeczeństwo w sposób wrogi, co zresztą się udało. I o to mi chodzi, pani redaktor, że to było na użytek wewnętrzny i wreszcie z tego zrezygnowano, bo zrozumiano, że tego kryzysu, bo to jest istotny aspekt tej całej sprawie, zrozumiano, że przez budowę nawet muru się nie powstrzyma. Bo na wszystkich, jak rozmawiam z funkcjonariuszami Straży Granicznej, to zawsze te kilka procent nielegalnych migrantów przejdzie przez te sito. Jaka by nie była granica, jaki by nie był mur, zawsze ta migracja nielegalna będzie przechodziła. Musimy pamiętać, że ta granica była najbardziej bezpieczną granicą w Schengen. To była granica całkowicie bezpieczna. Z jednej strony mamy terroryzm państwowy, bo tak należy mówić Łukaszenki i dlatego ten przerost następuje. Migranci zostali wykorzystani. Ja wiem, że teraz to jest oczywistość, ale ta oczywistość stała się w ciągu ostatnich kilku dni dopiero. Przedtem cały czas mówiono tylko o emigrantach. No dobrze, panie ministrze, tylko teraz pytanie, czy uzyskali państwo jakiekolwiek konkretne informacje, bo że rząd gra trochę tym kryzysem, to jest oczywiste, dlatego że tego typu kryzysy zawsze władze wzmacniają i pojawiają się już, no nie wiem, nazwę to w ten sposób, spiskowe teorie dziejów, że Prawo i Sprawiedliwości zależy na tym, żeby tę sytuację podgrzewać, żeby ona się nie kończyła, dlatego że z jednej strony to jest kryzys, ale z drugiej strony kryzys wzmacniający ich w sondażach chociażby. I teraz pytanie. Czy pana nie dziwi na przykład fakt, że ambasador Białorusi przez tak długi czas tego konfliktu nie został jeszcze wydalony z Polski? Czy wy zadaliście w ogóle takie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Ja powiem pani redaktor, że te pytania już padały o wiele prędzej i cały czas padają pytania, dlaczego nie wykorzystano Frontexu? No właśnie. Dlaczego nie ma... Ale to po kolei, panie ministrze, po kolei. Dlaczego nie został wydalony ambasador Białorusi? Dobrze, tylko najpierw chciałbym wskazać na dwa aspekty sprawy. Że są środki dyplomatyczne, które my możemy działać sami i możemy, które działać przez Unię Europejską, NATO i też przez różne wspólnoty. Oczywiście, że ambasador Białorusi powinien zostać z Polski wydalony. To jest sprawa naturalna i oczywista. Tylko, że w polskiej sytuacji przedstawiano, że to jest ruch migracyjny. Tak jak podkreślam, to dominowało w narracji. I proszę pamiętać, że wcale nie jest tak też powiedziane, że rząd może wygrać ten kryzys, ponieważ pokazuje, że on jest nieudolny, że nie potrafi sobie poradzić z tym kryzysem. Bo na razie on sobie nie radzi z tym kryzysem. Całkowicie źle go zdiagnozował dla opinii publicznej. Dopiero teraz się wycofuje. I jeżeli mówimy właśnie o tym, jakie są inne metody, to możemy tak po kolei wskazywać. Z jednej strony to, co mówiliśmy cały czas, że Frontex to oficerzy eurowie łącznikowi. To, co mówi pan premier o Frontexie, to wymaga wielkiego sprostowania, bo albo jest to niewiedza pana premiera, jak działa Frontex, albo jest to po prostu cyniczne jego stwierdzenia, że Frontex to jest taka sama organizacja. A ta organizacja ma siedzibę w Warszawie i ona działa w sposób o wiele inny. Zresztą to będzie się temat powszechnej dyskusji, podejrzewam, w przyszłym tygodniu. Kolejny element sprawy, no to wiadomo, że zamiast debatować o tym, czy Polska jest w Unii Europejskiej, jak prezentuje się w Unii Europejskiej, czy łamie umowę, którą podpisała z Unią Europejską, my powinniśmy dyskutować w Brukseli na temat tego, co jest na granicy. I to powinien być temat wywołany przez polski rząd. On nie został wywołany. Kolejne elementy, o których powinniśmy wiedzieć, no to wpływanie na to po to, żeby nie tylko zablokowano trasy przelotów do Białorusi, linii lotniczych loty, ale też, żeby można było zrobić natychmiastową readmisję. Przechodzą granicę uchodźcy, czy jak uchodźcy, to wtedy są od razu zatrzymywani do samolotu, do Iranu i do Syrii. Pytanie, czy wy od rządu uzyskaliście jakąkolwiek odpowiedź na te pytania? Na przykład to, o czym pan wspomniał, czyli dlaczego nadal rząd pozwala latać do Polski liniom, które przewożą masowo uchodźców? I o tym, że te linie przewożą masowo uchodźców, wiadomo już od wielu, wielu tygodni. Dlaczego z tym nic nie zrobiono? Czy państwo dowiedzieli się, uzyskali odpowiedzi w tej sprawie? Nie, takiej odpowiedzi uzyskaliśmy dopiero teraz, że rząd będzie dopiero teraz działał. Dlatego mówiłem na samym początku mojego wystąpienia, że to jest zmiana optyka rządu. I z punktu widzenia już państwa, bez tej polityki bieżącej, jest to istotne, bo w ten sposób można tylko ten kryzys rozwiązać, który jest kryzysem niebezpiecznym, ponieważ nie wiadomo, jak postąpi dalej Łukaszenka, bo jest osobą nieprzewidywalną. Mhm. I dla mnie to jest istotne, i było w tej debacie istotne, że
teraz jest inna wreszcie optyka i jest szansa na rozwiązanie tego kryzysu, że jesteśmy w polu, że nie zrealizowano jak dotąd praktycznie nic, bo to Unia Europejska wykazywała aktywność. To komisarze Unii Europejskiej przylatywali do Polski, sami się nawet wpraszali, żeby tą sytuację poznać i żeby nas wspierać. To Unia Europejska spowodowała, że były loty nawet do Mińska, z Mińska do Warszawy i próba blokowania, z Mińska do Bagdadu, przepraszam, i próba blokowania lotów z Bagdadu do Warszawy było przez Unię Europejską. Tak samo likwidacja konsulatów, to są działania międzynarodowe, konsulatów, likwidacja białoruskich w Syrii, żeby nie można było wystawiać wiz. To jest działanie właśnie międzynarodowe i ta wspólnota międzynarodowa chce nas wspierać, tylko my nie chcieliśmy, ponieważ my uważaliśmy, my mówimy jako państwo, jako rząd, bo my uważaliśmy to całkowicie inaczej jako opozycja, ale rząd mówił, że on sobie poradzi budując jedną zaporę, drugą zaporę i później wielki mur. A migranci to w ogóle jest same zło. No dobrze, panie ministrze, wspomniał pan na samym początku naszego spotkania, że zauważył jakiś taki przełom w myśleniu rządu, jeśli chodzi o kwestię tego kryzysu. Tylko pytanie, na ile pana zdaniem to jest warstwa deklaracji, a na ile rzeczywiście rząd zacznie działać inaczej, na przykład umiędzynarodawiać tę sprawę, bliżej współpracować z Unią Europejską, właśnie z Frontexem, czy chociażby z NATO. Sądzi pan, że to są tylko deklaracje, czy rzeczywiście sytuacja jest już tak trudna, że rząd Mateusza Morawieckiego no, dotrzyma, mówiąc krótko słowa, i zacznie działać inaczej? Ten kryzys trwa, proszę zwrócić uwagę, że podczas wczorajszej debaty po raz pierwszy rząd się tłumaczył, jak on to przewidywał i szybko działał w tym kryzysie, podczas tego kryzysu, że on już od czerwca wiedział. Tak, Straż Graniczna informowała nawet od maja czy od kwietnia już, że takie działania się szykują i te raporty Straży Granicznej są. Ale przypominam, że w sierpniu zlikwidowano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Departament Analiz i Migracji. Ten departament został zmieniony w momencie, czy tam zreformowany, czy zlikwidowany. Czyli w momencie, kiedy kryzys narastał, kiedy widzieli, że kryzys narasta, wchodzą w tej sferze jakieś dziwne zmiany. Więc to było widać, że rząd był zaskoczony. I tutaj była ta pierwsza próba tłumaczenia rządu i pana prezesa Kaczyńskiego, odpowiedzialnego za tą sferę. Teraz, czy rząd to coś zrobi? Będzie musiał to zacząć działać, bo inaczej nie wiadomo, co będzie się działo na granicy. Tak jak podkreślam i na przekór tego, co mówił pan premier Morawiecki, to jednak ludzie przechodzą przez Polskę do Niemiec. To nie są już jednostki, to są już duże grupy ludzi, oczywiście pojedynczy. Musimy też pamiętać, że Łukaszenka się nastawił na dłuższy marsz, o czym nikt też nie mówił. Ta cała sytuacja była wywołana też pewnym kryzysem, ponieważ Łukaszenka chciał się pozbyć migrantów z Mińska. I dlatego ich przesłał na strefę przygraniczną, zablokowaną przez systemy. I Łukaszenka nastawił się, dlatego zmniejszył też liczbę migrantów, których cały czas transportuje do Białorusi, żeby mieć tą stałą liczbę, którą w stanie jest opanować. Jest to kryzys, który może trwać długo i przez to, jeżeli nie będziemy go zwalczali metodami politycznymi, i przez to jest kryzysem bardzo niebezpiecznym. Dlatego Panie ministrze, dlatego chciałem powiedzieć właśnie, musi być ta presja społeczna, dziennikarzy, że trzeba ten kryzys rozwiązać politycznie. I wczoraj padły pierwsze deklaracje, z których będą musieli się wywiązać pan premier, pan prezydent. No to wszystko jest w sferze polityki. No nie wierzę, żeby w Turcji nie udało się zablokować lotów. No. Ja nie wiem, o czym rozmawiał pan prezydent Duda z prezydentem Turcji. No. Tego nie powinno być miejsca, bo Turcja jest zawsze była do Polski dobrze nastawiona, więc podejrzewam, że ten temat był tematem zdawkowym. Teraz to mam nadzieję, że będą tematy podstawowe. Czy uzyskali państwo jasną odpowiedź, dlaczego prezydent nie zdecydował się do tej pory w tej sytuacji na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Nie, żadnego tego nie usłyszeliśmy. Dla nas wolą taką pozytywną opinią rządu, że rozwiązanie tego kryzysu w takim konsensusie to jest dopuszczenie państwa, dziennikarzy. Uważam, że to jest najważniejsze. Do tego, co się dzieje na granicy, ponieważ wtedy będziemy mieli dopiero obiektywną informację, bo na razie smutno powiedzieć, ale pan Wawrzyk, nie wiem, czy pan słyszał, przepraszam, że wejdę w słowa, ale powiedział, że jeżeli my jako dziennikarze tak bardzo chcemy relacjonować to, co dzieje się na granicy, to możemy sobie jechać na Białoruś i relacjonować stamtąd. To raczej nie wpływa, panie ministrze, na wiarę w to, że rząd zmieni swoje podejście i nagle dopuści dziennikarzy do tego, żeby mogli wykonywać swoją pracę, jak w każdym wolnym kraju. Powiem jak na Litwie, bo proszę pamiętać, że stan wyjątkowy jest na Litwie i dziennikarze akredytowani tam są na granicy. No i zresztą na Litwę się rząd wczoraj niejednokrotnie powoływał na to, jak na Litwie wygląda sytuacja.
I więcej, pani redaktor, polscy posłowie, ci przygraniczni, byli na granicy na Litwie, a w Polsce nie są wpuszczani. No, tu mamy dwa różne standardy. Później dziwi się polski rząd, że opozycja zachowuje się inaczej, nie ma tej jedności. Wczoraj było poparcie dla polityki rządowej. Oczekuję, że tym poparciem i tym otwarciem ze strony PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości będzie to, że państwo będziecie mogli wejść na granicę. I to jest też dla mnie będzie znak, że też otwieramy się i chcemy pomocy Unii Europejskiej i NATO, czy współpracy, nawet nie pomocy, w zwalczaniu tego kryzysu. Bo jeżeli nie będzie tego, że będziemy korzystali tak naprawdę z opozycyjnych mediów jako białoruskich, jako tych najbardziej obiektywnych, no to mamy sytuację absurdalną. Panie ministrze, a co, jeżeli okaże się, że polityka rządu w tej kwestii w ogóle się nie zmieniła? O czym to będzie świadczyć? To, jeżeli ta polityka, nie chciałbym być złym prorokiem, ale ja naprawdę się obawiam tego kryzysu. Obawiam się, że na granicy może dojść do nieprzewidywalnych eskalacji i różnego typu ekscesów. Może się polać krew. Naprawdę nie chciałbym tego przewidywać. To jest ostatni dzwonek, bo 3 miesiące trwa ta sytuacja. Przeszło 3 miesiące. To stan wyjątkowy trwa 3 miesiące i nie widać poprawy. Czyli te metody są nieskuteczne. Więc tego się bardzo, bardzo się tego obawiam. Też rząd musi zrozumieć, że nie jest to zawsze kryzysy i cały PR wokół kryzysów powinien polegać na tym, żeby złagodzić uderzenie kryzysowe, a nie wykorzystywać go politycznie. Jak wiemy z polityki, z tego co z afery mailowej pana Dworczyka, pana ministra Dworczyka, to wiemy, że wszystko rząd, zwłaszcza rząd pana Morawieckiego, wykorzystuje pod względem politycznym. No właśnie, i tak widzieliśmy tę słynną konferencję. To też było wykorzystanie pod względem politycznym i było tam dużo na przykład nieprawdy. Panie ministrze, moje pytanie dotyczące tego, czy rząd na pewno zmieni swoje postępowanie, dlatego że dla rządu być może ta sytuacja jest na rękę. Proszę zwrócić uwagę, my już nie mówimy w tej chwili o inflacji, nie mówimy o kwestii aborcji, nie mówimy o Unii Europejskiej i o karach, które codziennie są naliczane, tylko mówimy permanentnie o sytuacji na granicy. Może właśnie o to chodzi. Tak, tylko też na ten temat zbyt długo nie możemy też mówić, bo raz, że ludzie będą zniechęceni, bo widzą, że rząd jest nieskuteczny, bo nie potrafi sytuacji rozwiązać. Dwa, naprawdę jest duże, poważne niebezpieczeństwo. Powtarzam to jak mantra. Przepraszam bardzo państwa, że mówię o tym, ale naprawdę grozi nam niebezpieczeństwo, bo mamy po drugiej stronie nie do końca obliczalnego dyktatora. Więc musimy zacząć działać. Jeżeli rząd tego nie zacznie działać, to nie chciałbym być pesymistą. Wolę być tu w tej sprawie optymistą, i traktuję, że wczorajsze posiedzenie, którym zachowała się, nie można zarzucić nic opozycji. Zresztą nie ukrywam, że opozycja spodziewała się chyba tego też, że ta debata miała być wykorzystana politycznie, właśnie poprzez, że opozycja frontalnie zaatakuje i ten frontalny atak opozycji będzie razem w jakiś sposób połączony w mediach z tym, co się dzieje na granicy, żeby to był taki fatalny obraz. Opozycja tutaj rozumie poważną powagę sytuacji, więc w większości, prawie wszyscy głosy były wytonowane i to były głosy szczere. Mhm. Bo każdy sobie, kto, przecież Tomek Siemioniak dobrze wie, tak jak i ja, jak ta sytuacja, że ta sytuacja jest sytuacją poważną. Dlatego też, tak jak mówię, musimy tutaj stanąć wspólnie, ale musimy wymusić na tym, żeby ten kryzys był rozwiązywany politycznie. I to jest rola opozycji, mediów i też uważam, że przede wszystkim rządu. No. Jeżeli tego nie zrobią, to będzie godzenie w racji stanu i granie życiem ludzkim, nie tylko migrantów, ale i w Polsce. Panie ministrze, to teraz kolejne moje pytanie o pytanie, a właściwie o odpowiedź na pytanie. Czy uzyskali panowie i panie odpowiedź od rządu dotyczącą tego, co po 30 listopada, co po stanie wyjątkowym, bo zgodnie z konstytucją wiemy, że po raz kolejny przedłużyć się go nie da. No i teraz pytam pana, czy rząd pochylił się nad tą sprawą? Czy państwo zostali poinformowani o tym, jaki jest plan na to, co po 30 listopada? Ja praktycznie cały czas byłem na sali, ale nie pamiętam, żeby taka informacja była przedstawiona. Chcę też pani zwrócić uwagę, pani redaktor, że rząd działa bardzo ad hoc, bo nawet wprowadzenie stanu wyjątkowego, o tym już wszyscy zapomnieli, ale odbyło się bardzo w specyficznych warunkach. Komisja, moje prezydium Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych było na granicy, spotkało się z przedstawicielami MSW, miało dojść do posiedzenia komisji w ciągu 4 dni i nagle między tymi posiedzeniem komisji nagle rząd, który nic nie mówił na spotkaniu z posłami, wprowadza stan wyjątkowy.
i na następnym Sejmie od razu w ciągu 4 dni następuje ta debata. Widać, że rząd nie ma spójnej polityki i zastanawia się, co im się będzie opłacało. I mam nadzieję, że wreszcie skończą z medialnością, co im się opłaca medialnie, tylko co opłaca się państwu polskiemu, obywatelów. Niech odejdą od tej polityki, która była zaprezentowana, którą poznaliśmy w aferze mailowej. Mhm. Bo jeżeli tak dalej będziemy, że wszystko będziemy rozkładać tylko na media, to mówię jako były minister spraw wewnętrznych, jako minister koordynator. Ja też miałem kryzys graniczny. Miałem podobny kryzys graniczny, może nawet gorszy, z gorszym zagrożeniem, bo szedł dwutorowo i Ukraina i Białoruś. Tylko że ja już od razu, jak się wiedziałem, że to będzie, to byłem w Kijowie i byłem w Mińsku. No dobrze, to co po 30 listopada, panie ministrze, co po 30 listopada? Znaczy będziemy niezgodnie z konstytucją przedłużać stan wyjątkowy po raz kolejny, czy wprowadzimy co tam? Co tam się może wydarzyć? Ja uważam, cały czas stoję na stanowisku, że po 30 listopada są i tak przepisy graniczne, które mogą być przepisami skutecznymi przy pomocy ochrony granicy. Mhm. Bo to jest strefa przygraniczna cały czas. I też uważam, że wreszcie państwo powinniście zostać wpuszczeni na granicę. Jeżeli będzie ten stan wyjątkowy nadal utrzymywany w tej formie, to znaczy, że rząd nie chce państwa i polityków, żeby mogli weryfikować, co się dzieje na granicy, jak wygląda naprawdę sytuacja. Więc tu będziemy też mówili, my sprawdzam. Oczywiście słyszałem te głosy, że po kilku dniach przerwy ma znowu zostać ogłoszony ten stan wyjątkowy. Trudno mi tutaj przewidzieć, jak postąpi rząd. Mhm. W każdym razie jedno jest, można powiedzieć, że na przekór temu, co wczoraj mówiono, to stan wyjątkowy nie rozwiązał kryzysu. Więcej, pod koniec tego stanu wyjątkowego mamy jego spotęgowanie. Proszę zwrócić uwagę, że zawsze, gdy mają zapaść decyzję co odnośnie stanu wyjątkowego, to Łukaszenka zwiększa swoją aktywność, że mu ta sytuacja pasuje. Tak jak chyba w poprzednich dyskusjach u państwa mówiono, że Łukaszence właśnie pasuje ten taki okładanie się, między rządem polskim, pałami między rządem polskim a Białorusią. Nie umiędzynarodowienie, nie wprowadzanie europejskich standardów i demokratycznych, tylko właśnie takie zwarcie. Jemu to bardzo odpowiada. My powinniśmy oczywiście unikać tego i powinniśmy działać metodami, o których zresztą mówiliśmy aż do znudzenia, że metodami państwa demokratycznego, że to są całkowicie inne formy działania. Panie ministrze, dla mnie kluczem intencji rządu będzie to, czy państwo w jakiej formie, nie wiem, czy w akredytacji, czy w innej, ale będziecie mogli być wejść na granicę, to jest klucz do tego, jakie intencje ma rząd. Panie ministrze, pan mówił wcześniej, że nie chce o tym myśleć, nie chce snuć takich scenariuszy, ale może polać się krew, że może dojść do aktów przemocy. Pytanie więc, czy to jest tak, jak mówi Donald Tusk, że to jest czas, żeby zastanowić się nad uruchomieniem artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego? My powinniśmy uruchomić wszystkie możliwe, to nie tylko chodzi o artykuł 4, wszystkie możliwe międzynarodowe instytucje w tym kryzysie, ponieważ Tak jak mówimy i to wczoraj rząd potwierdził, dlatego tak uważam, że to jest istotne, że to nie jest kryzys migracyjny, jest to terroryzm państwowy ze strony Łukaszenki, ze strony rządu białoruskiego, na którego czele stoi Łukaszenka. Nie chcę mówić narodu białoruskiego, bo to byłoby błędne i to była całkowita obraza dla Białorusinów. To są szaleństwa. Jeżeli te szaleństwa nie zostaną ograniczone na forum przez politykę, i przede wszystkim przez forum międzynarodowe, przez NATO, przez Unię Europejską, przez OBWE, no to w tym momencie mamy problem, ponieważ on będzie ten kryzys trwał. I co mnie zaniepokoiło, że pan premier Morawiecki na końcu powiedział, że ten kryzys może trwać, że ta granica to będzie sytuacja, z którą musimy żyć. I to mnie przeraziło, bo rząd nie może żyć w kryzysie, cały czas taki kryzys musi być, tylko musi być kryzys rozwiązany, muszą być metody rozwiązania. To trzeba powiedzieć, że nie było pokazane jasnej drogi, jak politycznie ten kryzys ma zostać rozwiązany. Tylko stwierdzanie pana premiera, z kim on nie rozmawiał. To mają być konkretne posiedzenia, spotkania i decyzje Unii Europejskiej i innych, NATO. Tutaj my musimy zaangażować wszystkie siły i środki nam dostępne międzynarodowe w rozwiązaniu tego kryzysu. I to wtedy będziemy wiedzieli, czy państwo jest skuteczne, czy nie.
Panie ministrze, to jeszcze na koniec, jeśli pan pozwoli, chciałabym pana zapytać o inny temat, o inną kwestię dotyczącą tego, co jutro będzie działo się w Warszawie. Jutro Święto Odzyskania Niepodległości, 11 listopada, no i Marsz Niepodległości, który mimo, że decyzją sądu nie jest zgromadzeniem cyklicznym, dostał taki tytuł Marszu Państwowego pod auspicjami państwa. Jak pan ocenia te decyzje? Oceniam, że rząd po prostu obawiał się, że nie raz, że bał się zradzić swój elektorat, zostawiając to w tej taką sytuację, jak ocenił to sąd. Dwa, uznał, że nie będzie w stanie zapanować też nad tą sytuacją, bo ludzie przyjdą na ten Marsz Niepodległości. Ja powiem pani szczerze, patrząc na Marsz Niepodległości, nie chcę oceniać, bo to ludzi, bo to są naprawdę, dla większości ludzi, którzy uczestniczą w Marszu Niepodległości, to jest bardzo istotne, doniosło jakieś przeżycie. Ja zapraszam zawsze wtedy do Trójmiasta, u nas są wtedy piękne parady bractw rekonstrukcyjnych, rycerzy, żołnierzy napoleońskich. Ludzie przechodzą z dziećmi, bawią się. Dobrze, jest to prawdziwe święto niepodległości. Ale pytanie, czy stolica w tym momencie nie jest zagrożona? Stolica, która przez nazistów została zrównana z ziemią. Ja jednak na stolicy chciałabym się skupić, jeżeli pan pozwoli, bo to ona zawsze najbardziej cierpi. Wiem. 11 listopada. I teraz zupełnie poważnie pana pytam o to, jak to pana zdaniem powinno wyglądać. No bo w tej chwili, jeżeli jest to marsz państwowy, no to rozumiem, że będzie ochraniany przez policję. Kto będzie ponosił konsekwencje ewentualnych złych zdarzeń? Czy policja powinna nie tylko chronić, ale także kontrolować, co tam się dzieje? Jaka w tym momencie jest rola ministra spraw wewnętrznych i administracji, któremu służba policyjna podlega? No teraz jest rola ministra Kamińskiego jest przeogromna, bo on ponosi odpowiedzialność za wszystko, co się zdarzy w Warszawie. To jego odpowiedzialnością jest to. I przed odpowiedzialnością nie ucieknie. No policja musi... Nie doszło do żadnych ekscesów, kontrmanifestacji, zdarzeń. Ten marsz będzie obserwowany bardzo istotnie, nie tylko w Polsce, ale też i za granicą, jak ono będzie miał formę. Zamiast wspaniałego święta mamy bardzo dużo negatywnych emocji i tylko nad tym można boleć. Tak jak podkreślam, są inne formy wspaniałe obchodzenia tego święta. Dziękuję bardzo panie ministrze za to spotkanie. Marek Biernacki, Koalicja Polska, były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, były minister koordynator służb specjalnych. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia panu życzę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Już za chwilę państwa gościem dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. O kryzysie oczywiście polsko-białoruskim rozmawiać się będziemy, ale przede wszystkim w kontekście umiędzynarodowienia tej sprawy. O to apelują i politycy opozycji, i eksperci, twierdząc, że rząd nie może wstydzić się prosić o pomoc. Chciałabym, żeby była współpraca ponad podziałami, żeby została zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego, żeby zostali na granicy dopuszczeni dziennikarze, żeby umiędzynarodowić tę poważną sytuację, która dzieje się na granicy, żeby zostali zaproszeni tam przedstawiciele Frontexu, żeby skonsultować się z NATO, żeby spowodować, żeby odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się na Litwie. Litwa już w czerwcu zaprosiła Frontex, 1 lipca zaczęła się ta współpraca, przyjechali specjalistyczny sprzęt, łącznie z helikopterami, wsparcie takie międzynarodowe, jeżeli chodzi o mobilizację państw europejskich. To nie jest tylko problem państw granicznych. To jest problem całej Unii Europejskiej. Jeżeli mówimy o naruszeniu integralności Unii Europejskiej, no to należy wezwać inne państwa do wsparcia nas w tej trudnej sytuacji. A będzie dochodziło, jak zresztą widzimy z nagrań, które pochodzą z granicy, będzie dochodziło do eskalacji. Może dochodzić tam do trudnych sytuacji. Nikt normalny i przytomny nie będzie bagatelizował tego, co dzieje się dzisiaj na granicy, bo na granicy mamy dzisiaj jedną wielką prowokację Łukaszenki. Dlaczego Łukaszenka dzisiaj tak się zachowuje? Dlatego, że jest wkurzony, dlatego, że bardzo zabolały go sankcje, które zostały do tej pory podjęte przez państwa Unii Europejskiej. One nie są wystarczające, choć są. I mamy informacje z instytucji europejskich, że te sankcje zaczynają działać. Natomiast oczywiście pełna zgoda. Ja uważam, że polski rząd, bo to jest odpowiedzialność dzisiaj polskiej dyplomacji, zrobienia wszystkiego, aby doprowadzić do, tak jak mówiła Lewica, do szczytu Rady Europejskiej i do natychmiastowego
nowego przyjęcia piątego pakietu sankcji wobec Łukaszenki. Jakie są najbardziej bolesne sankcje wobec reżimu Łukaszenki? A no właśnie, zajęcie się konkretnymi osobami, zakaz wjazdu, zamrożenie aktywów bankowych, wszystkich ludzi, którzy są związani z reżimem, a po trzecie uderzenie w przedsiębiorstwa, które białoruskie przedsiębiorstwa, które eksportują na przykład nawozy sztuczne na cały świat. Jak zwykle bardzo cieszę się na to spotkanie. Witam dr Małgorzatę Bonikowską, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, czy według pani rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy robi wszystko, żeby rozwiązać ten konflikt eskalujący przez cały czas na granicy polsko-białoruskiej? Myślę, że błędem jest nie umiędzynarodowianie tego i niedopuszczenie po pierwsze Frontexu na granicę. To by się nam bardzo, bardzo przydało, dlatego że jest w końcu unijna, czyli także nasza Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Granic dysponuje środkami, ludźmi i potencjałem, który może nam bardzo pomóc, a też przy okazji otworzy kwestie na wrażliwość naszych partnerów unijnych i to krajów kluczowych, między innymi dla Rosji, czyli na Francję, na Włochy, na Niemcy. A druga kwestia to jest umiędzynarodowianie tego, jeśli chodzi o relacje, dlatego że relacjonowanie tego, co się dzieje na granicy, jest dzisiaj reglamentowane. Nie wiemy dokładnie, co się dzieje. Wpuszczenie międzynarodowej opinii publicznej poprzez dziennikarzy wydaje się, żeby być absolutnie podstawowe dzisiaj, jeżeli chcemy wiarygodnie być odbierani, żeby ten przekaz, który płynie dzisiaj z Warszawy, był wiarygodny. Bo pamiętajmy, że przecież też przekaz płynie z Mińska, przekaz płynie z Moskwy i zagraniczni dziennikarze, którzy informują światową opinię publiczną o tym, co się dzieje, bo już to niestety, ale jest dzisiaj w obiegu międzynarodowym, informują bazując na tych wiadomościach, które mają. A w dużej mierze tego głosu niezależnych dziennikarzy, w tym i polskich niezależnych dziennikarzy, nie ma. Pani doktor, ja mam taką prośbę, dlatego że Frontex to jest rzeczywiście nazwa, to jest słowo, które odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Bardzo często na konieczność zaangażowania Frontexu właśnie powołują się eksperci, także politycy opozycji. My tak naprawdę o Frontexie wiemy niewiele. Czym Frontex jest i w jaki sposób realny mógłby on pomóc? Bo na przykład nawet politycy opozycji, którzy chyba czasem powinni zamilknąć, mam na myśli tutaj akurat Annę Marię Żukowską z SLD, powiedziała: odpuśćcie już z tym Frontexem, dlatego że tych funkcjonariuszy tak naprawdę jest niewiele, przysłali by tu kilkadziesiąt osób i one niewiele pomogą. Więc ja oddaję głos ekspertce i bardzo panią proszę o to, żeby pani wyjaśniła, czym jest Frontex i dlaczego jest tak ważny w tej sytuacji. Frontex to jest unijna agencja zajmująca się bezpieczeństwem granic i kompetencje tej agencji zostały rozszerzone niedawno w wyniku kryzysu migracyjnego z lat 2015-16. Bo przed tym kryzysem agencja zajmowała się głównie monitorowaniem sytuacji i wspieraniem krajów, dlatego że Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie bezpieczeństwa granic. Granice zewnętrzne Unii Europejskiej, granice chronią państwa, w tym i Polska granicy wschodniej pilnuje. To są kompetencje krajowe. Natomiast Frontex poprzez doświadczenia, które były z lat właśnie kryzysu migracyjnego, został wzmocniony i te kompetencje rozszerzono o bardzo ważne prerogatywy. Po pierwsze, jest więcej pieniędzy, po drugie, jest więcej ludzi nie tylko do monitorowania i analizowania sytuacji, ale do współpracy, do pracy operacyjnej. To są zarówno funkcjonariusze Straży Granicznej państw członkowskich, który Frontex deleguje, czyli innymi słowy taki korpus, który może zbudować Frontex, aby pomóc temu państwu członkowskiemu, którego granica jest zagrożona. On nie ma własnej unijnej służby jeszcze, natomiast może zmobilizować funkcjonariuszy z innych państw unijnych do pomocy państwu, które jest w potrzebie. Po drugie, ma możliwości związane z weryfikacją tego, kto przyjeżdża, czyli ma więcej dzisiaj osób niż to było przed kryzysem, pracujących nad sprawdzaniem tych migrantów. To są tłumacze, to są ludzie, którzy fachowo potrafią ocenić, skąd taka osoba przyjeżdża, jaka jest jej tożsamość i czy jej się należy, czy też nie należy status uchodźcy. To ma oczywiście znaczenie, jeżeli ten migrant jest już po naszej stronie i podlega procesowi weryfikacji. I trzecia rzecz, bardzo istotna, Frontex jest jedynym absolutnie wiarygodnym źródłem informacji dla pozostałych państw członkowskich, bo on tak naprawdę uwiarygadnia wszystko to, co polski rząd mówiłby na ten temat. Bo to, co mówi rząd polski, to jest jakby pewna
wersja wydarzeń. Jeżeli mówi to też Frontex, to dla partnerów z Unii Europejskiej to jest absolutnie wiarygodne źródło informacji. No i teraz a propos partnerów z Unii Europejskiej, pani doktor, mamy teraz wizytę szefa Rady Europejskiej. Co on powinien usłyszeć od polskich władz w sprawie kryzysu na naszej granicy z Białorusią? Powinien usłyszeć, że jest to sprawa całej Unii, podobnie jak zresztą mówili Włosi, Hiszpanie, Grecy, Maltańczycy, kiedy mieli kryzys migracyjny z roku 2015 i 2016. Po drugie, że Polska jest sprawna, jeśli chodzi o uszczelnianie granicy zewnętrznej, bo tego też oczekuje cała Unia i to jest pewna, no, pewna deklaracja polskiego państwa, że ono jest efektywne, że ono wypełnia swoje zobowiązania związane właśnie z strzeżeniem granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Po trzecie, że nie jesteśmy nieczuli na problem humanitarny, który może się tylko pogorszyć ze względu na nadciągnięcie zimy, niskich temperatur. W związku z tym my musimy pokazać, że my nie jesteśmy obojętni na prawa człowieka i że będziemy szukali rozwiązań wszelkich możliwych dostępnych, żeby w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia tych ludzi udzielać pewnej pomocy, nawet jeżeli ta pomoc jest poza naszym terytorium. My oczywiście nie chcemy dopuszczać do sytuacji nielegalnego przekraczania granicy w dowolnym momencie, ale akurat w tym Unia Europejska nas wspiera. Natomiast jednocześnie musimy wszystkimi możliwymi środkami dostarczać pomoc humanitarną do tych osób po drugiej stronie granicy, czyli po stronie białoruskiej. Pamiętajmy, że mamy tutaj do czynienia z pewnym dyskomfortem polegającym na tym, że dla Białorusi, no dla reżimu Łukaszenki, życie ludzkie nie jest taką wartością jak dla nas. A mówiąc krótko, traktowanie ludzi instrumentalnie, czy tak jak się dzisiaj mówi powszechnie o broni demograficznej, to jest dzisiaj chyba kluczowe założenie tej ofensywy, którą Łukaszenka, wspierany również przez Rosję, nam proponuje. I to powoduje dla nas sytuację bardzo trudną, nie tylko dla Polaków, ale w ogóle dla Europejczyków, bo my jesteśmy w pewnym sensie w pułapce pomiędzy koniecznością obrony granicy zewnętrznej przed nielegalnym przekraczaniem, a no, wyzwaniami natury naszych wartości, własnych wartości, które przecież wyznajemy, czyli ochrony życia ludzkiego i pomocy w sytuacji, kiedy człowiek jest potrzebny. Pani doktor, ale przez tych ostatnich kilka tygodni ludzie już na granicy umarli, ludzie umierają i ludzie prawdopodobnie umierać będą. Czy ma pani przekonanie, że polski rząd pochyli się nad tym podejściem humanitarnym? Bo na razie jak się rozmawia z przedstawicielami polskich władz, no to oni mówią, to jest problem Łukaszenki, to nie jest nasz problem. To jest nasz problem w tym sensie, że wszyscy jesteśmy Europejczykami, a Europa, cywilizacja europejska stoi między innymi na wartościach, których jedną z nich kluczową są prawa człowieka i ochrona życia ludzkiego. Więc w tym sensie to jest nasz problem, tak samo jak problemem wspólnoty międzynarodowej, w tym naszej wspólnoty, zachodniej wspólnoty, jest każde ludobójstwo i każde masowe posługiwanie się ludźmi do celów politycznych, zwłaszcza wtedy, kiedy oni giną. Natomiast dodatkowo mamy trudność polegającą na tym, że to nie oznacza niestety, że my możemy otworzyć granice. My musimy te granice uszczelnić, dlatego że nie możemy spowodować, że do Unii Europejskiej trafiają osoby, które nie wiadomo kim są i trafiają w sposób nieuregulowany. Oni muszą przekraczać granice w przejściach i w miejscach do tego wyznaczonych i my musimy wiedzieć, kto to jest. Natomiast oczywiście, gdyby to była kwestia kilkudziesięciu osób, możemy korzystać z jakby tego, co się działo też w trakcie kryzysu migracyjnego w 2015-16 roku. To znaczy dopuszczamy do tego, żeby było przekroczenie granicy i po naszej stronie tych ludzi weryfikujemy, ale jednocześnie opiekujemy się nimi, zapewniając im na ten czas. Chyba zawiesiło nam się połączenie z panią doktor Bonikowską. Pytanie do Kuby, czy łączymy się po raz kolejny, czy czekamy? Dobrze, łączymy się jeszcze raz. Zaraz jeszcze panią doktor będę pytać o artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ja przypomnę państwu jego brzmienie. Strony będą się konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. Tak brzmi artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Coraz więcej pojawia się głosów, które mówią o tym, że rzeczywiście w obliczu
zagrożenia aktami przemocy na polsko-białoruskiej granicy. O tym także mówili przedstawiciele polskiego rządu. To jest moment, żeby ten traktat właśnie, a właściwie ten artykuł traktatu uruchomić. Maciej Wąsik, minister, mówił, że myślę, że Polska zdecyduje się na uruchomienie artykułu 4, ale jeszcze żadnej konkretnej decyzji w tej sprawie nie ma. Sytuacja rzeczywiście bardzo napięta. Słyszeli państwo wcześniej, według naszego gościa Marka Biernackiego, to jest konflikt nie tylko migracyjny, ale przede wszystkim konflikt polityczny, który politycznymi metodami trzeba rozwiązywać. No i teraz pytanie, jakie polska władza ma instrumenty do rozwiązywania tego konfliktu? Mam nadzieję, że już słyszymy się z panią doktor Bonikowską, bo ponownie ją widzę na ekranie. Pani doktor, wszystko w porządku? Słyszy mnie pani? Mam nadzieję. Dobrze, nie ma problemu. To się zdarza, my jesteśmy przyzwyczajeni. Niestety złośliwość rzeczy martwych tak zwana. Pani doktor, proszę jeszcze kontynuować sprawę właśnie dotyczącą podejścia humanitarnego, bo na tym skończyłyśmy. No właśnie, w sytuacji, kiedy liczba nie jest duża, możemy sobie pozwolić na przyjmowanie tych migrantów i weryfikację po naszej stronie. Problemem tu jest fakt, iż jest to atak z użyciem broni demograficznej, czyli jeżeli wpuścimy kilkadziesiąt osób, to za tym mogą pójść setki, jeśli nie tysiące dalej. Dlatego rząd polski, wspierany zresztą przez rządy pozostałych krajów unijnych, domaga się przekraczania granicy w miejscach do tego uprawnionych, a nie w sposób nielegalny. I tu jest problem, dlatego że ci migranci utykają pomiędzy granicą polską a granicą białoruską, bo Białoruś ich już nie przepuszcza, a Polska ich nie wpuszcza. Więc w takim zetknięciu to my jesteśmy o tyle na przegranej pozycji, że my wyznajemy te wartości, a białoruski reżim nie. W związku z tym, jeżeli już w ogóle ktoś ma im pomóc, to to na pewno powinna być Europa. Nie ma dobrego rozwiązania. Nie ma dobrego rozwiązania, bo jeżeli przyjmiemy te osoby i będziemy je weryfikowali po naszej stronie, na 100% będą pojawiały się dziesiątki tysięcy kolejnych, ponieważ jest to zorganizowana akcja. No właśnie, i teraz pytanie, jakimi metodami politycznymi w tej chwili można działać? Czy według pani to jest moment na uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego? O tym wspominał były premier Tusk chociażby. Na pewno jest to testowanie sprawności nie tylko polskiej administracji, czy litewskiej, czy łotewskiej, ale sprawności też NATO, dlatego że NATO jest znacznie bardziej poważnie traktowane w obszarze bezpieczeństwa niż Unia Europejska. I wydaje się, że cała ta operacja może też temu służyć, żeby pokazać jakby na ile NATO odpowie, jak odpowie, co się zadzieje po naszej stronie. I wydaje się, że też drugim celem może być uwiarygodnienie Rosji jako mediatora w tym konflikcie. No bo nie oszukujmy się, z Łukaszenką nie ma co rozmawiać, bo jego stanowisko jest jasne. On ma interes w tym, żeby permanentnie destabilizować granicę litewską, polską i łotewską. To jest zemsta za wspieranie opozycji białoruskiej, ale to także służy jemu interesowi polegającego na tym, że on doskonale wie, że z Zachodem nie wygra inaczej, czy nie ugra nic na Zachodzie już więcej metodami pokojowymi. Jedyne, co może robić, to jest siłowo próbować namówić Zachód na rozmawianie z nim, czyli to jest takie przywołanie Zachodu do stołu, no bo jest problem z Białorusią. Inaczej nikt z nim nie chce rozmawiać i nie jest on uznawany jako prezydent tego kraju. Natomiast Rosja, no jakby z różnych powodów z Rosją rozmawiać trzeba, bo to jest partner jednak w rozgrywce globalnej w wielu różnych miejscach na świecie. Więc z punktu widzenia Zachodu Rosja będzie partnerem do rozmów wszelakich, ale z punktu widzenia tego konkretnego konfliktu Rosja może być paradoksalnie mediatorem i to też może do tego posłużyć w ogóle, że Rosja chce powiedzieć, że no kto może zaprowadzić porządek? Tylko Rosja, to tylko Rosja ma taki wpływ na Łukaszenkę, żeby jakby wybić mu z głowy tę strategię, którą on dzisiaj prezentuje. Nawet jeżeli to jest robienie pożaru, bo nie oszukujmy się, nie wierzę w to, żeby Łukaszenka samodzielnie do tego typu eskalacji konfliktu doprowadził, gdyby nie miał wspierania z Kremla. Zresztą wiadomo, że Łukaszenka i Putin rozmawiają na te tematy, więc doskonale Kreml jest nie tylko zorientowany, ale daje przyzwolenie Łukaszence na taką politykę. I paradoksalnie, rozpalając pożar, może być tym strażakiem, czyli powiedzieć, dobrze, chcecie go zgasić, to rozmawiajcie z nami. Jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest wszystko bardzo niebezpieczne, dlatego że bez względu na to, kto sobie co wyobraził jako gra, bo to jest trochę jak gra w szachy, prawda? Robimy ruch, bo spodziewamy się, że ktoś zrobi drugi ruch i w perspektywie w kilkudziesięciu ruchach chcemy wygrać mecz. Ale to się może zawsze wymknąć spod kontroli, dlatego że eskalując napięcie może dojść do prowokacji, może dojść do przypadku jakiegoś na granicy, nie wiem, postrzelenia, śmierci. To są wszystko bardzo niebezpieczne gry,
i im szybciej nam się uda wszystkim, mówię o całej Unii Europejskiej, znaleźć rozwiązanie na to, żeby deeskalować ten problem, tym oczywiście dla nas lepiej, bo nikt nie chce, aby taka prowokacja przerodziła się w potem, no chociażby tak jak pani wspominała, tak, reakcję NATO, która może za tym pociągnąć reakcję Rosji. No nie chcemy konfliktu, zwłaszcza Polska na naszej wschodniej granicy. No właśnie, pani doktor, to jeszcze ponowię pytanie o ten artykuł 4 traktatu. Czy to jest moment na jego uruchomienie, czy jeszcze nie? Wydaje mi się, że na razie myślę, że droga dyplomatyczna byłaby lepsza w tym sensie, że po pierwsze musimy mieć pełne rozpoznanie sytuacji na granicy, ale po drugie musimy użyć wszystkich możliwych metod dyplomacji, którymi Unia dysponuje, Unia Europejska i poszczególne kraje członkowskie, bo pamiętajmy, że z punktu widzenia Łukaszenki, ale przede wszystkim Rosji, mamy tu do czynienia z tak ważnymi państwami jak Niemcy, jak Francja, jak Włochy, z punktu widzenia interesów także rosyjskich. Więc wydaje się, że jakby tu jeszcze mamy wiele do zrobienia, a drugim instrumentem bardzo istotnym są sankcje. Myślę, że to, jakie te sankcje będą, jest niezwykle istotne, żeby nie wprowadzać sankcji tam, gdzie one nie będą skuteczne. No właśnie, i tutaj wejdę w słowo, pani doktor, jeśli pani pozwoli, dlatego że Ursula von der Leyen już mówiła o tym, że te sankcje trzeba zdecydowanie zaostrzyć, bo obecne widać na reżimie Łukaszenki nie robią specjalnego wrażenia. Pytanie więc, jakie to muszą być sankcje, żeby faktycznie na Łukaszence wreszcie wrażenie zrobiły? Sankcje są instrumentem kontrowersyjnym, dlatego że one nie zawsze przynoszą rezultat. Badania nad skutkami sankcji pokazują, badania naukowe, że mniej więcej w połowie przypadków sankcje się w ogóle nie sprawdzają, nie przynoszą spodziewanych skutków. Więc trzeba bardzo dokładnie przeanalizować skutki sankcji. I wydaje się, że w dzisiejszym przypadku, skoro i tak mamy już pierwsze sankcje, należy je wzmocnić, ale bardzo punktowo. Czyli to, co chyba najbardziej może zaboleć, to jest odcięcie poszczególnych osób z reżimu Łukaszenki, w tym i Łukaszenki, od wszystkiego, co dla nich może mieć jakąkolwiek wartość. Podróże na zachód, pieniędzy, możliwości studiowania dla dzieci, możliwości przemieszczania się. Po prostu to ich zaboli bardzo, ale jednocześnie nie odcinać społeczeństwa białoruskiego. Stąd ja też jestem sceptyczna, jeśli chodzi o sankcje wobec linii lotniczych białoruskich, bo to może zaskutkować czymś zupełnie odwrotnym. Pamiętajmy, że z punktu widzenia politycznego Białoruś dzisiaj jest w ścisłym związku z Rosją i tutaj kolejnym efektem tych sankcji może być pogłębienie tego związku, tej Unii, która praktycznie dzieje się na naszych oczach. To jest dokładnie to, o co chodzi Rosji, czyli żeby Białoruś zmusić do tego, bo Łukaszenka był tym czynnikiem, który się opierał temu właśnie paradoksalnie. A administracja Władimira Putina chce skonsumować związek Białorusi i Rosji w sposób maksymalnie bliski. Już teraz, między innymi w wyniku tego kryzysu na granicy, opracowuje się szczegółowe rozwiązania dotyczące uwspólnienia rozwiązań podatkowych, administracyjnych dla Białorusi i Rosji, a najgorsze, co dla nas mogłoby się przydarzyć, to jest formalne umieszczenie wojsk rosyjskich na terytorium Białorusi, w tym i na granicy z Polską. Pani doktor, czy pani zdaniem ambasador białoruski powinien zostać wydalony z Polski? A jeżeli tak, to dlaczego to pani zdaniem jeszcze nie nastąpiło? My, o ile wiem, nie mamy ambasadora białoruskiego w Polsce, tylko mamy charge d'affaires. Tak. Nie, myślę, że potrzeba jest dialogu. My musimy mieć jakieś kanały przekazywania informacji. Jeżeli odetniemy każdą możliwość kontaktu, to nie będzie tego przepływu informacji. A my, moim zdaniem, jeżeli nie chcemy eskalacji konfliktu, to musimy wyczerpać wszystkie możliwe mechanizmy dyplomatyczne. Pamiętajmy, że Łukaszenka nie rozmawia indywidualnie. My musimy znaleźć rozwiązanie, w którym Rosja będzie widziała swój interes w tym, żeby deeskalować ten konflikt. Obecnie on działa na korzyść Rosji. To wszystko, co się dzieje na granicy polskiej, litewskiej i łotewskiej, jest na korzyść Rosji. Pytanie, co zrobić, żeby Rosja widziała korzyść w tym, żeby deeskalować. Być może na przykład pakiet związany z gospodarczą pomocą dla Białorusi jest jakimś rozwiązaniem pomimo reżimu Łukaszenki, ale być może w zamian za ten pakiet można postawić coś na stole, na przykład zmianę lidera na Białorusi, bo to, że Aleksander Łukaszenka jest dzisiaj uznawanym przez Rosję prezydentem Białorusi, tak nie musi być na zawsze. My bardzo wielu rzeczy nie wiemy i może lepiej, żebyśmy o tym nie rozmawiali w mediach, tylko żeby o tym rozmawiali dyplomaci. Natomiast to jest jedyna droga,
aby uniknąć eskalacji sytuacji na granicy. A eskalacja sytuacji na granicy to nie tylko jest permanentne destabilizowanie polskiego państwa i generalnie całej Unii Europejskiej, a w tym także NATO, bo to jest testowanie NATO. Pamiętajmy, to nie służy nikomu, bo testowanie NATO nie wiadomo jakby czym się skończy i jak daleko będzie mogło się posunąć. Natomiast pamiętajmy, że tam są żywi ludzie, więc w imię też dobra tych ludzi, aby nie było kolejnych tragedii na granicy, powinniśmy zmierzać do znalezienia rozwiązania polegającego na deeskalacji tego konfliktu. No tak, mówi pani już tak na sam koniec o instrumentach dyplomatycznych, tylko teraz zapytam wprost, czy Polska ma ekipę dyplomatów, która podoła tej sytuacji? No, po pierwsze właśnie dlatego, że może nie tyle nie ma, ale Polska nie jest partnerem dla Rosji. Rosja wyraża głębokie, jakby zawsze bardzo głębokie niezadowolenie, jeżeli Polska uczestniczy bezpośrednio w tego typu rozmowach. To jest ze względów podwójnych, naszych fatalnych relacji i generalnie lekceważenia Polski jako kraju, nad którym Rosja przechodzi do porządku dziennego, zwłaszcza w ostatnich latach. Dlatego, natomiast nie stać w Rosji na pewno na lekceważenie takich partnerów jak Niemcy, jak Francja i szerzej w ogóle z punktu widzenia interesów politycznych Rosji. Rosja nie chce tracić Europy, nie chce być też postrzegana przez zachodnich partnerów jako państwo, z którym się nie rozmawia. Rosja chce powrotu do G8, mamy G7 dzisiaj. Rosja chce mieć mocniejszy, szerszy mandat w rozmowach międzynarodowych i cały czas daje sygnały, że jest zainteresowana rozmowami z Zachodem w rozgrywce globalnej. Chce być postrzegana jako jeden z najważniejszych graczy światowych, czyli gra powyżej swoich dzisiaj możliwości. No ale ta operacja na Białorusi i to, że będziemy rozmawiali z Rosją, oczywiście na rękę byłoby Rosji, żeby zostać postrzegana tutaj jako mediator. I na pewno Rosja nie chce, aby mieć na garnuszku Białoruś, bo Białoruś jest też krajem, który ma fatalną sytuację gospodarczą i obecnie jest całkowicie uzależniony gospodarczo od Rosji. A w dłuższej perspektywie Rosji po prostu na to nie stać. Więc można prozaicznie powiedzieć, że Rosji może zależeć na tym, żeby przekonać Zachód również do tego, żeby zaangażować się w jakiejś formie, jeżeli chodzi o interesy, o kapitał na Białorusi, ale to z kolei na pewno będzie obciążone negocjacjami. Zachód się nie może na to zgodzić, jeśli nie będzie położone na stole coś, co dla Zachodu ma z kolei wartość, czyli chociażby deeskalacja sytuacji na granicy Pani doktor, polsko-białoruskiej. Mówiąc krótko, sami tego problemu nie rozwiążemy. Nie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych Państwa, gościem Super Raportu. Jak zwykle kłaniam się nisko. Pani doktor, dziękuję bardzo za spotkanie i do zobaczenia. Dziękuję pięknie. Dzięki. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Super Raportu. Bardzo Państwu dziękujemy za ten krótszy niż zwykle tydzień. Wracamy do Państwa w poniedziałek o godzinie 8:57. Teraz 4 dni względnego odpoczynku, czego i Państwu życzymy. Proszę na siebie uważać, proszę pięknie i pokojowo jutro świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia w poniedziałek.